Hej, 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 z tej strony Grustu. Wracamy do świata Kenshi. W poprzedniej serii graliśmy drużyną, w czele której stał główny bohater Tulus. Podróżując po świecie, zjednając sobie frakcje, pokonał wreszcie Holy Nation, czyli Świętą Nację. Ruszył też w nieznane pogranicza świata Ashlands, wybijając poprzednie imperium, które ostało się jeszcze na tym świecie. Niestety, zdradził tam swoich towarzyszy, po czym wrócił na Holy Nation, po czym wrócił na ziemię Świętej Nacji, tworząc podwaliny pod nowych wyznawców Okrana i stanął na czele nowej frakcji, raczej starej frakcji odnowionej. I tak rozpoczynamy grę naszym tutaj oto bohaterem. Jest to Heath o imieniu Uno, który należy do frakcji Shinobi. Więc zobaczymy, co ciekawego przyniesie nam tutaj ten świat. Pierw pójdziemy poszukać naszego szefa gildii. Zobaczymy, czy coś ciekawego będziemy mogli wykonać. Jest akurat na zewnątrz. Dobra, czas ruszać. Znaczy, czy nie mam jakichś zadań do wykonania. O, witam szefie, co się tam się dzieje? Uno! Słyszałem, że znikło coś z naszych zapasów. Jakiego zapasów? Znowu okradasz gildię! Skąd masz moją czapkę? Jaką czapkę? Nie wygłupiaj się, widziałem, co miałeś na głowie! Jak potrzebujesz sprzęt, idziesz do kwatermistrza i rozpisujesz, że bierzesz takie rzeczy i tyle. No, no ale kwatermistrza nie było, czyli tak ukradłeś moją czapkę! No dobra. No dobra, ukradłem. Oj, Uno, Uno. Jest kilka spraw do wykonania. Musimy rozprawić się z klanem Smoczym, który jest niedaleko nas, zaczyna nam brudzić w interesie. Poza tym przydałoby się zebrać trochę gotówki na zatrudnienie nowych ludzi. Poza tym jeszcze mamy tutaj problem z Świętą Nacją, która zapała kilku naszych i zamknęła w klatkach. Musisz ich uwolnić. Nie za dużo ode mnie wymagasz na start? Po kolei, najpierw spróbuj uzbierać trochę gotówki, żebyś mógł wynająć jakichś najemników, by najpierw zrobić porządek na naszych terenach. A. Dobra, szefie, w porządku, to jakoś to ogarnę. Zacznij lepiej może od karczmy, tam może będzie ktoś, który będzie mógł pomóc ci. A jeśli nie masz gotówki, to i tak ci gildia już nie da, bo ciągle nas okradasz. No, ale. Dobra. Gdzie jesteś? Byłeś tu przed chwilą. Trochę przejechałem sobie tą kradzieżą, ale musimy znaleźć za to nowych członków do naszej gildii. Rozszerzyć nasze wpływy. No i przydałoby się zatrudnić trochę parę najemników, żeby pomóc w walce nam. No bo chyba już mi szef to tutaj nie będzie widział. Zacznijmy wpierw może od tej karczmy, która tutaj jest niedaleko. Spróbujemy zwerbować trochę ludzi. Całe szczęście udało się trochę ukraść tej gotówki. I zobaczmy, czy tutaj trafimy na jakichś najemników, którzy by nam pomogli w walce. W porządku. Ej, ludziska, czy jest ktoś chętny? Ej, ludziska, czy jest tu ktoś chętny, żeby pomóc mi? A coś, może najemnicy? Cisza. A, może ty, ej. Czego chcesz? Szukam ochroniarzy. Dobra, 4000 za dzień, to jest minimalna stawka, nie ma zwrotów. O, w porządku, wiesz co? Będę potrzebował was na 2 dni. W porządku. Ekipa, mamy nowe zlecenie. O. Dobra, super. Zobaczmy, czy ja w ogóle mam jakąś żywność. Małą paczuszkę mam już trochę nadgryzioną. O, siema, barmanie. No, witam, co tam potrzebujesz? Przydałoby się troszkę żywności. Masz tutaj. Coś mam. Dobra, weź mi, daj Gohan, trochę jedzonka mamy. Będziemy mogli ruszać. Według mapy prawdopodobnie są w tej okolicy. Więc trzeba będzie tam ruszyć. Więc nie ma co więcej zwlekać i ruszamy. One eternity later. Dobra, dotarliśmy do tego miejsca. Jest tutaj wieża Black Dragon Ninja. Nawet jakiś mają ludzi. Jak tutaj od nich podejść? Nie wiem, jaka ich jest liczebność. Co prawda mam jakąś tam drużynę. No, spróbujmy tak bardziej na skradanie, tam wkraść się. Może uda nam się paru ogłuszyć. Zobaczymy zaraz.
O, tego nawet może trafimy. A sprawdzimy, czy da radę nam to zrobić. Dobra, jeden ogłuszony. Świetnie, udało nam się dwóch ogłuszyć. Możemy zająć się ich broniami. Będziemy mieli przynajmniej problem z głowy, jeśli chodzi o ich rozbroiliśmy. Dobra, teraz tak. Spróbujemy dostać się do tej wieży. Na wieży zaraz będziemy uciekać. Niech się wczyta. Okej. Sporo ludzi śpi i jesteśmy na widoku. Chociaż jednego jeszcze. Dobra, udało się. Następnego. Dobra, jednak nie udało się tak jak trzeba. I rozpoczynamy walkę. Ale wybiec, trzeba wybiec. Dobra. Pomogę ci. Dobra, ten już. Tego. Spróbujemy z kuszy trochę postrzelać naszej. Nie będziemy ryzykować. A cholera, nic nie widać. Za duży tłumik. Dobra, mam teraz okazję. Ach, podszedł do nas zaatakować. Dobra, przesuniemy się. Teraz w tego. Dobrze. Udało nam się nawet wejść tutaj w miarę sprawnie. Trzeba sprawdzić wyższe poziomy. Tu nic nie widać. Tu nic nie widać. O nie, na samej górze są. O, jest nawet jeden nasz walczący. Tu już trzeba będzie zmienić taktykę i trzeba będzie pobiec ich normalnie zacząć tłuc. I biegniemy. Nie ma w sumie zbytnio czym się zająć. Dobra, świetnie. Udało nam się załatwić ich. Uhu. Dobrze trafiliśmy na tych najemników, jednak dali radę. Są dosyć potężni. Możemy ich wszystkich teraz rozbroić i w sumie okraść. Będzie można powiedzieć, że plan został wykonany. Nasz pierwszy punkt zwrotny w karierze. Teraz możemy nazbierać sobie różnych jeszcze ciekawych rzeczy, co oni tu mają. Rozbroimy ich. No i proszę bardzo. Jeszcze sprawdzimy tutaj. Jakieś śmieci. Niżej nie ma nic do zebrania. Ciekawego. Tu mamy kolejną skrzynkę jakąś. O! Akurat przyda się nasz fach złodziejski. Otworzymy skrzynkę. No dawaj, dawaj, otwieraj. Co tu mamy ciekawego? Zbroje słabych jakości, ale mamy żywność i przyda się. Alkohol, trochę szamki. Mamy jakieś jeszcze rozpiski. O, tam walczą. Dobra. Na razie przyjrzymy resztę tych rzeczy. Co to jest? Jakiś rodzaj broni. Dobra, więc zajmiemy się, ale strzelając z kuszy. Nie, dobra, to po prostu podbiegniemy normalnie. O nie, ale. Dawaj, dawaj go! Dobrze, kim ty jesteś, że tak biłeś się mocno? Jakiś też słaby, musimy się trochę podleczyć. O nie, nie mamy sprzętu, żeby się podleczyć. Muszę troszkę poprzekładać. Teraz można się podleczyć. Zobaczmy, co tu się stało wyżej, zaczęło się tak lać. O Boże! Pobudzili się ci, co są bez broni. Ha! Dobra, zaraz wam pomogę tutaj. A, i tak będziemy musieli pobić w ten sposób. Dobra, który tu jeszcze? Tu jeszcze. Dobra. Czy któryś tu jeszcze miał broń?
Ten jeszcze ma broń. Teraz nam się skończy tutaj miejsce na to wszystko. Wow, jeden z naszych przewrócił się. I smell pennies. To dosyć dobre ma rzeczy. Ziomuś, słuchaj, ja wezmę od ciebie to, bo to masz lepsze. Nie żeby coś, nie? Ale tak skorzystam przy okazji, hehe. O shit! No tak. Okradliśmy jednego z ich i troszkę się przypał zrobił, więc... to misja wykonana, uciekamy! Ej, tutaj jeszcze ktoś jest. Dobra, to... nie udało się nam do końca tak, jakbym chciał. Więc spierdzielamy. Szef miał rację, żeby jednak nie kraść. Nie sądziłem, że się pokapią. Ale zbrojka fajna. O, jakiś Fox. Należało do jakiegoś Foxa. Już nie. Należy teraz do mnie. To przyjdę tu z jakąś inną ekipą. A na razie dam im spokój. Ej, przestali chyba mnie gonić. Dobra, to w takim razie sprawdzę. Ale przydałoby się... Ach, nie mam zbytnio... Nie mamy zbytnio jak tutaj pomóc im. Nawet nie chcę im pomagać. Tego można... O, ten przy walce stracił nogę. Co prawda, leżącego się nie kopie, ale my go kopać nie będziemy, tylko głaskać naszą bronią. No, dawaj, dawaj. Już się nie ruszaj. Dawaj, dobra. Co to miałaś ciekawego? Niezbyt. O, trudno. Czy oni tutaj dalej walczą? Wow, wow, oni nawet zrzucają już ludzi. No nie fajnie. Nie robi się takich rzeczy. Ech, wejdźmy tu, zobaczmy. Dobra, to teraz jak mieczy nakradliśmy, trzeba porządek zrobić i teraz tu poukładać wszystko. Już miejsca nie będzie zaraz. Dobra, zrobimy tak. Tak. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze coś miał. Ups. Panowie, to była pomyłka. Wiecie o tym dobrze, że ja bym was nie chciał okraść. Prawda? Nie miejcie mi za złe. Prawda? No hard feelings. Dobra. Daj im spokój. Chyba zapomnieli, że ich ukradłem. Uf. Tutaj jest ktoś, kogo moglibyśmy zanieść nawet i sprzedać. To jest nagroda za niego. Holy Nation. No to raczej ich nie zaniesiemy do Holy Nation. Z dwóch powodów. Pierwszy jest to daleko. Drugi powód jest taki, że Holy Nation nie przepadają za HIV-ami. Więc put down. Podleczymy go, żeby nie zdechnął. I położymy go do ich jakiegoś tam śmierdzącego łóżka. Dobra. Coś tu jeszcze mają ciekawego do... O, proszę bardzo, jeszcze tu można coś ukraść. Coś tutaj ciekawego. Jakaś broń. Poza tym. Czy tutaj coś. Ryba. Możemy zabrać. Ej, ziomuś, ale... Nie może być świadków, że ja tutaj coś kombinuję. Rozumiemy się? Nie może być... O, na górze jeszcze są. Nie może być świadków, że tutaj coś było.
Który to? Taki cwaniak jeszcze. O! Juh. Dobra, świadków nie ma. Dobra, w takim razie możemy wrócić się do naszego... naszej bazy. Pójść, zanieść to wszystko. Bo weźmiemy sobie, może zrobimy tak, będzie lżej nam się biegło. Mamy pełen plecak dóbr. Ups. Soreczka, ja z wami walczyć nie będę. Cholerę, miało być zero świadków. Dobra, spokojnie, zaraz to ogarniemy. Zrobimy tylko taki myk. Przełączymy się na strzelanie. Cholera. Dajcie mi naładować puszę. O Jezu, jestem w ich zasięgu, ich tych wież, muszę uciekać. Dobra. W takim razie trzeba też przerobić troszkę jeszcze inaczej. Się podleczyć. I teraz se postrzelamy, hehe. Ej, ty tutaj się tak czołgasz ładnie. Czy właśnie... To był bardzo zły pomysł. Dobra, troszkę jeszcze. Świetnie, to teraz ciebie jeszcze potorturuję. Dobra, nie masz broni, będzie łatwiej cię urżnąć. Jak co mnie tu nie było? Będę pamiętał twoją twarz do końca życia! Dobra, jak chcesz do końca życia, to proszę bardzo. Jasna cholera, nie ruszaj się, bo cię trafić nie mogę. Oła. Jakie ty masz statystyki, że takie uniki robisz? Wreszcie. Jak już cię teraz trafiłem, to już nie uciekniesz. Przy ścianie się nie schitrasz. Ale ty masz cela. Jeszcze cię trafię, zobaczysz. A, mówiłem. Po nogach się nie bije. Zejdź do mojego poziomu. Musiałbym się podkopać pod ciebie. O, ty. To w takim razie kusza idzie w tany. Co? Teraz kupię ci, bo cię trafiam. No. Zobaczmy, co ty tu byłeś, chciałeś ciekawego. A, to był ten, co go ratowałem. Dobra. Dostał w łeb. Chyba nie będzie pamiętał, że tu byłem. Ile tu ich jeszcze zostało? No niby są dead. Więc udało nam się ich wybić jakoś? Z tego poziomu, że raczej nie powinni nam stanowić za dużego zagrożenia dla naszej frakcji. Shinobi Thieves. Więc możemy wrócić do naszego szefa teraz spokojnie. Świadków nie ma. Oprócz tych najemników, których niechcący okradłem, ale... No tyle hajsu chcieli, to chociaż mogli mi odstąpić tą zbroję, tak? Mógł się nie przewrócić, to bym mu nie zabrał. 12 seconds later. Dobra, dotarliśmy już do naszego miejsca, ale ja tu widzę możliwość kogoś okradnięcia. A zobaczymy. Ktoś mnie widzi? Dobra. Olejemy tego klienta. Na razie próbujemy okraść tego. Chyba się na szczęście nie udało i może damy sobie spokój na tą chwilę. No i tu jest jakiś człowiek bez głowy, jakiś robot bez głowy. To jest chyba jeden z tych robotów, którzy mają tylko tułów. Nie można, za słaby jestem, żebym mógł go ogłuszyć i okraść. Miech. Dobra, w takim razie idziemy do naszego szefa, ale wcześniej chyba pójdziemy do baru, sprzedamy te śmieci, które nagromadziłem. Przy okazji się może odkujemy. O, witaj, jesteś z powrotem. Tak, mam trochę, powiedzmy, gratów na sprzedaż. Dobra, dawaj, co tam ciekawego masz? Ciekawe, czy wszystko pójdzie taką ładnie cenę? Znaczy tam cenę. Nie najgorsze. Tam powyżej 400 niektóre rzeczy są nawet. Żeśmy trochę tego nazbierali. Mamy jeszcze alkohol do sprzedania. Zobaczmy. Dobra, sprzedamy mu też ten alkohol. Żywność sobie zostawimy. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy coś ciekawego. Mieliśmy. A tu jeszcze było parę mieczy. Dobra. I to w sumie wszystko. Dzięki. W sumie nawet zarobiliśmy na tym.
Idziemy teraz do naszego szefa powiedzieć, że no, sprawa załatwiona. Odpoczniemy trochę. No, szefie, udało się załatwić tą sprawę. Ach, trochę są bolały. Pokonałeś ich? Nie będą stanowić zagrożenia? No, nie powinni. Ewentualnie ja jeszcze sprawdzę tą wieżę drugi raz. Jak drugi raz? Miałeś iść załatwić to za jednym podejściem. Były komplikacje, tak? Nie moja wina. No dobra. To najwyżej jak to sprawdzisz, to dopiero ci powiem następne zlecenie, które masz wykonać. Dobra, tymczasem to muszę odpocząć, trochę jestem radny. Żoneczku. Ach, nie ma to jak wrócić do domu. Chyba zapomniał, że tą czapkę mu zabrałem. Oddaj moją czapkę! I nic nie było, nic nie mówiłem. Ach, dobra. I tutaj akurat skończymy nasz ten odcineczek. Będziemy musieli tam tak wrócić jeszcze do tej wieży, sprawić, czy aby na pewno wszystkich wytłukliśmy i może uda nam się jeszcze coś pozbierać, żeby troszkę sobie jeszcze dorobić. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczyska. Siemano, hej!